Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zadania do autora w ramach darmowych korepetycji, czyli jeżeli masz zadania, których nie umiesz rozwiązać, wyślij mi je na matematyka@gmail.com. Ja ci je rozwiążę i rozwiązania wrzucę na YouTube'a. Zadanie 17, a tak naprawdę chyba 6 dopiero, bo Artur wysłał mi zadania 12, to jest takie. Liczby 1 i minus 3 są jedynymi pierwiastkami równania A, B, C, D. Ok, no to zaczynamy od pierwszego równania, oczywiście, po kolei. Bo podstawienie tych liczb nie spowoduje to, czy będziemy wiedzieć, że to są jedyne, tak, rozwiązania. No właśnie. Przepisuję pierwsze równanie, czyli mamy tak. X do potęgi trzeciej plus 2x kwadrat równa się 3x. Te 3x sobie oczywiście odejmie, czyli będę miał x do potęgi trzeciej plus 2x kwadrat minus 3x równa się 0. Ponieważ nie ma tutaj żadnej liczby, czyli tak zwanego wyrazu wolnego, ja mogę sobie x wyciągnąć przed nawias, czyli z x do trzeciej dostanę x kwadrat, z 2x kwadrat zostanie mi 2x, a z minus 3x zostanie mi minus 3. No i teraz, ponieważ to jest mnożenie, tak, to albo ten x ma być równy 0, albo x kwadrat plus 2x minus 3 ma być równe 0. Niezależnie od tego, jakie tu wyjdą rozwiązania, widzimy, że tu już jest jedno rozwiązanie x równa się 0, a liczby 1 i minus 3 mają być jedynymi pierwiastkami równania, czyli rozwiązaniami tego równania, tak? To znaczy, że pierwsza odpowiedź na pewno odpada. Dobra, lecimy do drugiego. Czyli mamy tak, x do trzeciej plus 3x kwadrat minus x minus 3. Czyli mamy x do potęgi trzeciej plus 3x kwadrat minus x minus 3 równa się 0. Teraz tak, to jest wielomian, który a, można zrobić oczywiście metodą Hodnera, bo ona jest dość uniwersalna, aczkolwiek trochę długa moim zdaniem, bo da się zrobić to oczywiście to równanie grupowaniem wyrazów podobnych, tak? Ponieważ tu jest jedynka, trójka, a jedynka, trójka jak się pomnoży przez minus 1, to wyjdzie minus 1 i minus 3, więc te współczynniki tutaj, bo tu oczywiście jest 1, tak? 1, 3, minus 1, minus 3, więc możemy pogrupować te wyrazy. Jak to się robi? Oczywiście z pierwszych dwóch wyciągamy z x do trzeciej plus 3x kwadrat. Możemy sobie wyciągnąć x kwadrat. Z x do trzeciej zostanie x, a z plus 3x zostanie plus 3. Tak? Z plus 3x kwadrat zostanie plus 3. Teraz dalej. Z minus x minus 3 ja wyciągnę sobie minus 1. I tak, jak z minus x wyciągnę minus 1, to będę miał x. I jak z minus trójki wyciągnę minus 1, to będę miał plus 3. I to ma być równe 0. Kolejny krok, może tak. Zauważcie, chodzi o to, żeby tu w nawiasie i tu w nawiasie było to samo. I wtedy ten jeden nawias sobie przepisujecie. A to, co wam zostaje, tylko wezmę sobie jakiś kolorek, którego jeszcze nie było. No, na przykład ten. A to, co wam zostanie, czyli x kwadrat oraz ta minus 1, ona ląduje w drugim nawiasie. To jest tak naprawdę wyciągnięcie x plus 3 przed nawias. No i teraz znowu, ponieważ tu jest mnożenie, to albo to znaczy, że x plus 3 równa się 0, czyli odejmę trójkę, czyli x równa się minus 3, ewentualnie x kwadrat minus 1 równa się 0, dodamy sobie jedynkę, czyli x kwadrat równa się 1 i teraz spierwiastkujemy, czyli x równa się 1 i tu trzeba pamiętać, lub x równa się minus 1, bo minus 1 do kwadratu również da nam 1. Czyli mamy jedno rozwiązanie, drugie rozwiązanie, trzecie rozwiązanie. No a tych rozwiązań miało być tylko dwa, tak? Jedynka i minus trójka. Więc to w tym momencie odpada. Znowu. Dobrze, sprawdźmy sobie rozwiązanie C. To sobie skasujemy. I mamy tak. X minus 1 do kwadratu, a tu mamy x kwadrat plus 6x plus 9 równa się 0. I znowu, ponieważ tu jest mnożenie, to albo z tego wynika, że x minus 1 do kwadratu równa się 0, czyli x minus 1 ma być oczywiście 0, bo 0 do kwadratu to jest 0 i jak dodamy jedynkę, to x równa się 1. Mamy pierwsze rozwiązanie. Ewentualnie
to całe wyrażenie, czyli x kwadrat plus 6x plus 9 równa się 0. I teraz tak, oczywiście większość liczy deltę, ale można tu zauważyć, że tu jest wzór skróconego mnożenia, bo to całe wyrażenie to jest to samo, co x plus 3 w nawiasie do kwadratu. Ale ponieważ rzadko kto to widzi, to oczywiście policzymy sobie deltę. B kwadrat, czyli 6 do kwadratu to jest 36, minus 4 razy 1 to jest minus 4 i razy 9 to jest minus 36, czyli to jest równe 0. I to jest właśnie informacja o tym, że jak delta wychodzi 0, to tu był na pewno wzór skróconego mnożenia, tak? Albo na sumę, albo na różnicę kwadratu dwóch liczb. Dobra. No to co? Jeżeli delta wyszła 0, to oczywiście liczymy sobie x0, czyli to jest minus b, a więc minus 6, przez 2 razy a, a więc przez 2 razy 1, czyli x0 minus 6 przez 2 to jest minus 3. Mamy dwa rozwiązania. Jednym jest jedynka, drugim jest minus trójka, więc w tym momencie odpowiedź C jest odpowiedzią jak najbardziej poprawną. Ale jeszcze pokażę Wam, że odpowiedź D też nie pasuje. No bo mamy tak, x plus 1, x kwadrat minus 6x plus 9 równa się 0. No i już tu będzie widać, że jeżeli to sobie weźmiemy x plus 1 przyrównamy do 0 i odejmiemy jedynkę, to jednym z rozwiązań będzie minus 1, a ma być 1, tak? Więc dlatego odpowiedź D też jest odpowiedzią niepoprawną. I tyle. Trochę tego było, bo faktycznie rozwiązałem aż 4 równania tak na szybko. Ale myślę, że wszystko jest jasne. No gdyby coś, to piszcie oczywiście w komentarzach. A póki co ja zmykam do kolejnego zadania. Na razie, cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.